Siemano YouTube, Bernard ze Snakebar. Witam Was w szkodowym odcinku. Dzisiaj na tapecie jedna z najbardziej kozackich odmian barwnych pytonów królewskich. 23 lata na rynku, a dalej tworzy masę możliwości do nowych kombosów. Intro i jedziemy z tematem. Clown. Bo właśnie o tej mutacji chcę dzisiaj powiedzieć. Jest to recesywna mutacja. Recesywny pojedynczy gen, który został sprowadzony do Stanów w 1999 roku. I od tamtego czasu robi mega furorę, jeżeli chodzi o odmiany barwne pytonów królewskich. W 99 sprowadzony do Stanów prosto z Afryki przez hodowlę VPI. Samiec. Dopiero kilka lat później zostało sprowadzonych kolejne trzy samice z wizualnym klaunem. Wprawdzie na moich rękach widzicie Orange Dream klauna, czyli mutację niekompletnie dominującą razem z wizualnie recesywnym genem. Kolorystyka tego węża jest bardzo podobna przy normalnie umaszczonym klaunie. Orange Dream troszeczkę wyczyścił i może dodał kontrastu, ale cały typ tej odmiany barwnej właśnie w ten sposób wygląda. Jest to czarny pasek przechodzący przez grzbiet na brązowym, miedzianym tle. Głowa z delikatną wariacją. Co jest w ogóle bardzo śmiesznym faktem, to może nawet taką ciekawostką, to clown, nazwa tej mutacji wywodzi się z tego, że pierwszy osobnik sprowadzony właśnie do Stanów Zjednoczonych w 99 roku miał pod oczami delikatne czarne kropeczki, które wyglądały właśnie jak łzy klauna takiego standardowego, cyrkowego, i stąd wzięła się nazwa. Wprawdzie te łezki nie są kluczowym wyznacznikiem tej odmiany, aczkolwiek od właśnie tych łezek powstała ta nazwa. Kolejnymi w mojej hodowli snake'ami, samicami z genem clown są dwie samice. Laser Clown i Pastel Laser Clown. Jak widzicie, pastel jest mocno rozjaśniony. Nie jest to może jakaś mega torpedująca odmiana barwna, aczkolwiek bardzo podoba mi się to, że właśnie z kompleksu Bella Laser czy Butter bardzo fajnie po pierwsze rozjaśniają tego węża, po drugie tworzą bardzo ciekawy wzór, który jak widzicie może nie odznacza się w tym momencie mocno na ciele zwierzaka, ale docelowo daje moim zdaniem kilka fajnych możliwości, z którymi na pewno chcę współpracować. Zwróćcie uwagę w ogóle, jak te wężyki wyglądają. Popatrzcie na ten wzór, na to serduszko, które, przypominające serduszko, które sobie tam siedzi. Dwie młode samice, które mam nadzieję, że za niedługo będą mnie cieszyć fajnymi młodziakami. Także naprawdę bardzo ciekawe, bardzo dobrze rokujące zwierzaki. Jako taką kolejną ciekawostkę powiem Wam, dlaczego clown dla mnie jest numerem jeden, jeżeli chodzi o pojedyncze mutacje barwne pytonów królewskich. Jakiś czas temu bardzo dużo hodowców zaczęło odchodzić od pastel clownów. Z racji na to, że dorosły pastel clown, zaraz Wam w ogóle pokażę, jaka jest różnica, ale najpierw chcę powiedzieć tych parę zdań.
z racji tego, że większość dorosłych pastel clownów wygląda stosunkowo nieciekawie, bo robi się z nich pastel troszeczkę zabrudza wzór, trochę przez co jest też mniej intensywny. I docelowo w dużej mierze przypadków pastel clowny wyglądały jak brązowe parówy, bez jakiegoś mocno zaznaczonego wzoru. Jako młodziaki wyglądają przepięknie, ale jako już dorosłe osobniki sprawiają, że nie jest to moim zdaniem zbyt atrakcyjny wąż. I naprawdę była taka sytuacja, że mając do wyboru zwykłego klauna, a pastel klauna, który często gęsto nie różnił się zbyt dużo ceną, większość osób stawiała na zwykłego klauna z racji właśnie na tą wizualność na starość. Jednakże jeżeli do pastel klauna dołożymy jeszcze jakiś ciemny gen w postaci mahogany, czy strangera, czy coś innego ciemnego, te węże naprawdę wychodzą kozackie i ten pastel wcale się nie zatraca. Dlatego właśnie klaun jest numerem jeden, ponieważ on ciągle ma masę nieodkrytych kombinacji, które mogą sprawić, że nawet najbardziej zapomniane geny wyskoczą na piedestał z powrotem. Tak jak właśnie stało się z pastel clownem. Przyjrzyjcie się tej młodej samicy pastel clowna. Wygląda obłędnie, jasny brzuch, czarny pigment na brązowo-miedzianym tle z domieszką białego. Wygląda naprawdę masakrycznie, piegowata głowa. Sam wygląd tego węża na samym początku budzi zachwyt. Jednakże, kiedy zobaczycie, jak wygląda dorosła samica, już ten kombos nie jest tak super ciekawy. Aczkolwiek pamiętajcie o tym, co powiedziałem przed chwilą. Wystarczy domiksować do tego jeden z ciemniejszych genów, choćby nawet taki prosty jak mahogany, który jest już stosunkowo tani. Czy jeżeli macie ochotę, to nawet właśnie wspomniany wcześniej Stranger. Robi różnicę. Pastel w połączeniu z clownem i ciemnym genem tworzy naprawdę przepiękne węże. Co nieraz pokazywały takie nazwiska jak Justin Kobyłka, czy Ozzy Boyd, czy nasz rodzimy kozak Mateusz Kaszuba z Regio Zone. Po prostu jego Stranger, pastel clowny biły na głowę i dalej wyglądają torpedująco. Wprawdzie mój pastel clown nie jest odpychająco brzydki, całkiem fajnie się wybarwił i jeszcze widać kontury wzoru i różnice w kolorze, ale naprawdę, uwierzcie mi, widziałem bardzo brzydkie pastel clowny, co nie zmienia faktu, że dalej niosą ze sobą masakrycznie wielki potencjał. Kurde, nie wiem, czy na podstawie tych kilku osobników, które wam pokazałem, tych zdjęć, które zobaczyliście do tej pory, do końca kumacie, o co mi chodzi. Dlaczego clown dla mnie jest numerem jeden? Wrzućmy się na Mermarket i zobaczcie w ogóle, jakie cuda możecie tam znaleźć. Jak różne geny różnie działają z clownem. No po prostu obłęd, naprawdę obłęd. Zwróćcie uwagę na tych kilka osobników, które wam pokazuję, które zobaczycie za chwilę, które wybrałem spośród wielu, które podobają mi się najbardziej. Ale to jest naprawdę, naprawdę mistrzowski gen.
Myślę, że teraz już wiecie, dlaczego Clown wygrywa z całą resztą. Wprawdzie topowych odmian barwnych pytonów królewskich jest cała masa. I co hodowca, to inne gusta.
bo ten wąż daje nam naprawdę sporo możliwości do tworzenia nowych, unikalnych odmian barwnych. Ale myślę, że po tym, co wam pokazałem, jesteście w stanie zrozumieć, dlaczego jest to moim zdaniem numer jeden. Tyle ode mnie. Środa minie, tydzień ginie. Piszcie mi w komentarzu, jakie odmiany waszym zdaniem należą do topów odmian barwnych pytonów królewskich. Jestem ciekawy, czy wasze komentarze zgrają się z moim podejściem. Miłego tygodnia. Widzimy się w niedzielę. I wiadomo, środa minie, tydzień ginie. Hej!